Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Kamil, przede wszystkim powiedz, jakie tu samopoczucie w Lillehammer, bo taki długi dosyć dzień mieliście. No, samopoczucie w porządku. Cieszę się, że mogliśmy oddać przynajmniej po jednej próbie. Wiadomo, że takie czekanie nie jest fajne, nie jest to miłe w hotelu i po prostu nie przyjeżdżamy tutaj tylko po to, żeby sobie poleżeć w hotelu, tylko chcemy po prostu skakać, chcemy robić to, do czego tak długo trenujemy, prawda? Czy byliście bardzo źli, jak tu przyjechaliście rano i nie mogliście skoczyć trochę z winy organizatorów? No wiadomo, może nie źli, ale ja przynajmniej byłem bardziej zawiedziony tym, że po prostu skoczenie nie była przygotowana. No i z jednej strony jest to bardzo niezrozumiałe, no bo przy organizacji takiej imprezy jak Puchar Świata, no to już trzeba stanąć na wysokości zadania i po prostu zrobić wszystko, co się da, żeby obieg był gotowy, a jednak tak dzisiaj nie było. Nie chcę tego więcej komentować, bo to już jest trochę wchodzenie w taką bardziej delikatną sferę. W Zakopanem udało Wam się oddać parę skoków. Czy to czułeś już, że tutaj dzisiaj pomagało nawet w tym jednym skoku? Tak, zdecydowanie tak. W ogóle ten trening w Zakopanem dał mi takiej więcej pewności siebie. Te trzy ostatnie skoki, jakie tam oddałem, były naprawdę fajne. Miałem dużo radości, dużo takiej przyjemności z tego czerpałem. No i dzisiaj po prostu starałem się zrobić to samo i uważam, że ten skok może nie był jakiś szałowy, bo no po godzinie czekania po prostu na górze można tylko liczyć na to, żeby po prostu oddać jaką taką próbę, a nie tyle, co się potrafi, ale mimo tego jestem zadowolony. Uważam, że zrobiłem dobrą pracę Taki też pozytywny akcent na jutro. Właśnie długo się tam naczekałeś, jakie to są warunki tutaj tego czekania? Tam macie możliwość ogrzania się jakoś, czy to cały czas jest na zimnie? Mamy możliwość ogrzania się, jest taki domek czy pomieszczenie, gdzie możemy po prostu się zagrzać, jest tam dosyć ciepło. Oczywiście no, wiadomo, że trzeba znaleźć sobie taki system, który jest najlepszy w danym momencie, bo nie można siedzieć po prostu przez godzinę i nic nie robić, tylko trzeba co chwilę wstawać. A jeszcze jak nie ma dużej przerwy pomiędzy zawodnikiem, który akurat czeka na swoją próbę, a mną, no to muszę po prostu chodzić, patrzeć, czy on przypadkiem już nie jedzie. Także po prostu to jest takie siedzenie, ale siedzenie po prostu w pełnej gotowości i czekanie na próbę. Powiedz, czy miałeś czas tutaj zerknąć na konkurs pań, na występ naszej zawodniczki? Oczywiście, oczywiście. Jakie twoje wrażenie było? No, Kinga uważam, że jak na debiut, to poradziła sobie bardzo dobrze i fajnie, że dziewczyny zaczynają skakać, że zaczynają się obywać w Pucharze Świata. Oczywiście potrzeba czasu. Ja sam w debiucie nie zwojowałem, nie podbiłem świata, a Kinga uważam, że poradziła sobie naprawdę całkiem nieźle. Te kwalifikacje przeniesione na jutro to chyba dobrze, patrząc tutaj na te warunki, na to ile czekać musieliście. Jak na ironię, teraz się wszystko uspokoiło, prawda? Tak jak w Kusamo. Ale no pewnie dobrze, bo było naprawdę... Nie byłyby to sprawiedliwe warunki, gdyby ta seria kwalifikacyjna się odbyła, bo było bardzo mocno z tyłu, czasami mocniej, czasami lżej i to by wypaczało warunki. No i tyle, no nie będę więcej komentował, no bo już tyle razy przechodziliśmy przez tą sytuację i praktycznie za każdym razem jest to samo. No, to miejmy nadzieję, Kamil, że jutro wreszcie będzie taki normalny dzień skoków, bo na razie w tym sezonie takich brakuje. Oby, też mam taką nadzieję. Dzięki, miłego wieczoru. Dzięki, cześć.